Druga część konferencji klasowej po spotkaniu Wisły Płock z Jagiellonią Białystok. Tym razem z nami trener Paweł Stanią. Trenerze, poprosimy o pomysłowy komentarz. Dobry wieczór. Jak to było po takim meczu, bardzo ciężko coś powiedzieć, tłumaczyć się i tak dalej. Także tak jak to szło, myślę, że żeśmy zagrali do tej bramki na 2-1 koncertowe spotkanie, gdzie myślę, że żeśmy zagrali bardzo, bardzo dobrze. Może ta część pierwszej połowy była jedna z najlepszych w ogóle, jak jestem tu. Szkoda tej bramki na 2-1 i wiadomo, że bramka na 2-2 w taki sposób nie może być stracona, jakbyśmy stracili. No i potem już decydowali tam przy kontratakach przeciwnika, moim zdaniem błędy, tak samo do uniknięcia i wiadomo, że kibice są niezadowoleni, my w sumie tak samo, bo my dużo zdrowia zostali na tym boisku i wynik jest jaki jest i trzeba z tym żyć. No. W każdym razie bardzo łatwo my stracili te 3 bramki w drugiej połowie. Trzeba patrzeć do przodu i pracować dalej. Mamy kolejny mecz na Legii. Będzie nas obu zawodników mieć, bo tam na kartki. Trzeba przygotować zespół, abyśmy punktowali, bo te straty punktów na pewno bolą.